Rogaty spell. Poznajmy dzisiejszych bohaterów awantury o kasę. Partiatik! To nie buchta. Niebiescy to Marcin Tuwisz, student zarządzania z Zonka. Ale to co taki? Martywicz, handlowiec, spedytor z Warszawy. Sądek jest skrzywiony. Sekretarz sądowy z Warszawy i Joanna Budzińska, specjalistka do spraw władzy. Luki, ale co ci jest? Zieloni to Mikołaj Krzyżewski, technik medyczny z Konstancina Jeziorka. Jerzy Wołowicz, technik medyczny z Warszawy. Kapitan drużyny Zenon Jaworski, energetyk z Konstancina Jeziornej. I Andrzej Kownacki, technik medyczny z Sulejówka. Jak major wygląda. To Janusz Nowak, podając z Białej Podlaskiej. Kapitan drużyny Alicja Nowak, technik dentystyczny z Białej Podlaskiej. Blanka Nikiciuk, nauczycielka języka polskiego z Ortela Książęcego. I Norbert Szendel, informatyk z Ortela Książęcego. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny w pierwszym etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka pusta oto jeszcze loża. Powitajmy mistrzów awantury o kasę. Czy o mnie mamon nawiedził w nocy? Co? Co? Luki, nie, nie dostaniesz, obronię cię. Ze mną to energetyk. No to nowy rodzaj. Kiedyś był wysyp energetyków od wszystkich, pamiętam. Wszystkie te same, tylko naklejka inna była. A więc nasi mistrzowie zarobili do tej pory w awanturze o kasę nowa emota. 113 nowa emota. Złote, dwa samochody i ogórek kiszony. Dzisiaj kolejna szansa na zwiększenie stanu swojego konta, ponieważ u nas mistrzowie, póki siedzą w loży mistrzów, mogą wygrywać bez końca. Panowie, inżynier. Czy taktyka waszej gry witam. Ulega modyfikacjom? Taktyka zależy od przeciwników. W zależności od tego... Nie, no, nowa emota na ekranie była, że mieli na kwotę i dwa samochody dopisane. Przeciwnik gra agresywnie czy gra pasywnie. My próbujemy się dostosować do gry przeciwników. Ale co, czy już ustalacie taktykę w czasie pierwszego etapu? Przeważnie tak. Przeważnie boomer? Tak. A teraz napisz AH66. Czy uważnie oglądacie nasze programy? Jesteście po raz 10 w programie, po raz 9 w loży mistrzów. Czy uważacie, że to już rekord? Tak. Z tego co wiemy, to jeszcze chyba nie. Brakuje nam 2 albo 3 wygranych. Co? Dokładnie jeszcze nie wiemy. Nasz rekord to jest 11 razy w loży mistrzów, więc powoli zbliżacie się do pobicia rekordu awantury o kasę. Oczywiście życzymy wam powodzenia. Witajcie w grze. Tak jest, nasz mistrz... Czekaj, Trojan, co ty gadasz? Mogę Ledę pokonać poza bossem i jej nie będzie? Dobra, dzisiaj to ogarniemy, Trojan, po odcinku, ok? Mistrzowie zmierzą się w finale z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie znowu wygrają, to po raz kolejny będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym powiedzieć programie. Coś, ale tak jeżeli szczerze? Się nie uda, to ustąpią miejsca w swojej loży nowej drużynie. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie w tym momencie po 5000 zł. A ja mam przed sobą koło, na którym jest 31 wyglądam kategorii jak Kekin pytań. I AH66? Po wylosowaniu kategorii rozpoczniemy zgadzam licytację. Się, no. Ta drużyna, która wygra licytację, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzyma pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, tak, proszę, pieniądze przejdą tak. do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna będzie miała szansę w finale zdetronizować mistrzów, po która tym po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Jak forma niebieskich? Tak? Dacie radę państwo? No, co na to zieloni? Mistrzowie do domu! A żółci? Spróbujemy! Mistrzowie do domu! W takim razie losuję pierwszą kategorię. Jasper Radość, mistrzowie do domu! Dobra, mitomania jakaś na start. Jakaś mitomania na start dla widza. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa propozycji. 9300.
Żółci 400. Żółci 400. 400 po raz drugi, 400 po raz. Mam 500 od zielonych. Mam 600 od żółtych. 600 po raz drugi. Mam 700. 800 żółci. Komu kibicujemy w pierwszym? 1000 zielonym? 1000 po raz drugi, 1000 po raz. Mam 1000. Proszę mówić, mówić kolor. 1200 po raz pierwszy. Jak nikomu, ty mistrzom kibicujesz? Zielonym. Zieloni, luj. A jeszcze raz proszę, aby drużyny mówiły kolor w czasie licytacji. 2600 puli, ogromna szansa dla żółtych na objęcie prowadzenia. Mitomani dawać. Spójrzmy na ekran. Oho. Jak w mitologii hinduskiej nazywa się ta groźna bogini? Ja pierdzielę w dupę. A mądra. Tak. Chciałabym, żeby odpowiedziała Blanka. Jest jak to bogini mamon. Kali. Rewelacja! Co? Skąd? A więc 2600 zł przechodzi na konto drużyny żółtych. Żółci mają 6400, za nimi niebiescy 4700 zł i zieloni 3900 zł. Kali jeść, kali pić. Wszystko się jeszcze może wydarzyć, bo to była dopiero pierwsza kategoria. Nie można tak mówić o rasistowskie. Jesteś rasistą? Z gierki jakiej? Witam Państwa po przerwie. Trwa pierwszy etap gry. Prowadzą żółci 6400, za nimi niebiescy 4700 i zieloni 3900 zł. IRL się nikt nie przyzna, że jest rasistą? Jak nie? Każdy jest równy, tak. Tym razem los wybrał... Literatury. Właśnie zjadłem 70 kawałków 50 cm pizzy z Domino's. Co ty pieprzysz? Jak ty żeś tyle opieprzył? Polską. Ja pierdzielę. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Chcesz to wykitować idzie. Zieloni 400. 400 po raz drugi. Mam 500 złotych. Kurde, zielony miałem kibicował, ale... Tak odstają z killem. Mam 1000 po raz pierwszy. Rzuć ile? 1200. 1200 proszę. 1200 po raz drugi. 1200 po raz pierwszy. 1300 zieloni proszę. 1400 rzuci. Pomóż mi widzu. Atakują mnie. Bill Gates wysłał na mnie bakterian. Zielony ty, takim petem jesteś. Druga wygrana licytacja i to bardzo mądrze wygrana. 4400 zł w puli tego pytania. Jeżeli dzięki Sanes odpowiedzą prawidłowo, będą mieli już dużą przewagę nad pozostałymi drużynami. Jak brzmi nazwisko autorki powieści Jezioro Osobliwości? To jest Krzysiecka? Krystyna Sisicka chyba. Tak mi się ale co bierzemy Sisicka? Sisicka. Krystyna Sisicka. Jolanta Węgiel. To co, ryzykujemy czy podpowiedź bierzemy? No nie wiem, zamierzasz za inną podpowiedź. Ryzykujemy czy podpowiedź? No, tak. Kto? No mówię. Można spróbować potwierdzić. Bierzemy podpowiedź. Chcielibyśmy kupić podpowiedź. Zofia Węgiel, mówię. Ja proszę bardzo. Może za 300? Za 300? Jako pierwsza podpowiedź dzisiaj? Słucham dalej. Za 300, nie? Słucham realnych propozycji. Realnych? A propos Billa Gatesa, czemu ten chłop promuje u ciebie na ety kryptowaluty? No nie, strasz mnie. Za 1000. Nie, strasz, ja mam PTSD. To jest realne, proszę bardzo. Oto cztery warianty. Będzie węgiel? Maria Kownacka, Krystyna Siesicka, Monika Boli. Monika Boli. Czemu? Boli to po afrykańsku znaczy węgiel, więc Monika Boli. Krystyna Siesicka. Tak
Co?! Powiedzieli Monika Bowley? Tak, to dobrze mówiłem. Nie no, już ten Elden mnie odkleja. 4400 zł wędruje na konto żółtych i żółci mają 8200, za nimi niebiescy 3200 i zieloni 2600 zł. Cztery kategorie. Jak Andrzej Duda? Posłuchaj, pierwszy odcinek awantury oglądamy w maju, tak? Wielka powaga, każdy skupiony cichutko, spokojnie. 70. Monika Bowley, iluj. Monika Bowley, węgiel, iluj. Monika Bowley. No i tyle, nie? Jak ci psa straszę? O czym ty mówisz, Adchoc? Polskie seriale. Nie mogę z emotki powaga. Jak ktoś pisze coś głupiego i pisze obok powaga, to jest piękne. Żółci 300. Zieloni 400. Ja cały czas mam powagę na twarzy. Ale ja... Co wy piszecie? 800 zieloni. 1500 niebiescy. 1500 niebiescy. Zieloni babank. Zieloni babank. Legi. No idę do domu. Zieloni grano na bank, albo będą mieli na koncie 4400 zł, albo będziemy musieli kurczę ich pożegnać. Jaki pytanie, kurczę spel? Nie mogę. Co to za nick? Jeszcze brakuje powaga w tym niku. Panie profesorze, jak wiadomo z historii, to właśnie polski lekarz ponad 100 lat temu odkrył istnienie witamin. No tak, to prawda. Acz niestety nie odkrył tej najważniejszej, powiedziałbym fundamentalnej. Panie Fertku, to do czego to właściwie jest, co? Panie Boćku, nie bój pan żaby, nie będzie bolało. Mówię panu, przysięgam. Jak witamina G? Co to jest witamina G? Jak nazywa się witamina produkowana przez Ferdynanda Kiepskiego? Czemu witamina G? O co chodzi? Bardziej jestem dzisiaj powaga czy powaga 2? Czy ich jest 6-6? Głupota, AG, okej. No musimy strzelać niestety, nie pamiętamy dokładnie. Jest to witamina H. Czemu? Bo H ci w D. Odpowiedź znajdziemy na ekranie. Właśnie otrzymaliśmy sensacyjną wiadomość, że w mieszkaniu niejakich Kiepskich trwa pionierski eksperyment, którego celem jest uzyskanie eliksiru zdrowia, szczęścia i pomyślności. Chodzi oczywiście o głupotę w stanie czystym, czyli witaminę G. Czy to możliwe, aby to, o czym tylko marzą naukowcy, mogło się udać jakiemuś cymbałowi? No cóż. Do domu. Witamina G. Do domu. Jasper, radość. Witaminę G, czyli głupotę. 3 mm to bardzo dużo? Mi przykro, panowie, nie udało się ta gra. Dziękuję bardzo. Bon. Tak więc pozostały nam dwie drużyny. U nas oczywiście w teleturnieju nie żółci ma tej witaminy. Żółci mają 7900 zł na koncie, a nie ma tej witaminy, bo właśnie odpadła. Pieprzeni debile. Uwaga, w puli do następnego przechodzi 4400 zł. Czemu tym, co kibicujesz, zawsze odpadają? No, to jest dobre pytanie, bo tak jest, ale nie wiem. Witam, Machoj. No właśnie zaczęliśmy oglądać, także git. Kategoria podpowiedź. No to tanio kupią żółci. Niebiescy wabank podpowiedź. Podpowiedź. Może ona się przydać w dalszej grze. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa propozycji. Żółci 300. Żółci 300. Niebiescy 400. Niebiescy. Po raz żółci drugi. 500. Mam 500. 500 po raz drugi. 500 po raz trzeci. Sprzedam. No i jasne było, że pan Piotrku nie będzie listował dalej, bo po prostu drużyna niebieska ma mniej pieniędzy. Wciąż trzy pytania do końca tego etapu. Losuję kolejną kategorię. Kiedyś uczestnicy musieli posiadać wiedzę ogólną plus obejrzeć wszystkie odcinki Świata według Kiepskich i Czterech Pancernych i jakieś stare polskie filmy. No, to prawda. W
Powiedz, komu nie kibicujesz? Mistrzom. Gramatyka i ortografia. Dlatego nie odpadają. Zacznę serio kibicować, to odpadną z bomby. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niemieccy baba, sprzedaj. Ej! VAR, VAR. Moim zdaniem na pewno, ale jeżeli ma pani wątpliwości, to bo oczywiście... Bo tutaj słabo słychać, dlatego mam wątpliwości. Musimy to oczywiście wyjaśnić. Sprawdzimy, jak dziękuję. To było. A ona krzyknęła ile? 1100? A, to nie ma znaczenia. A więc jak widzieliśmy, pierwsi byli niebiescy, niebiescy baba. Ty, ale mam farta, bo oni krzyknęli 1100. Jakby im dał i bis, to by żółci, to by niebiescy wygrywali w tym momencie. Farta mają, że byli drudzy. Dzięki Polisz mi paruwa. 1900 zł w puli tego pytania i oczywiście żółci bardzo żałują, ponieważ mają w swoim gronie nauczycielkę polskiego. Trudno. Właśnie. Jak nazywamy wyrazy należące do jednej rodziny wyrazów? Synonimy. S. Dobra, S. Synonimy. 100%. 100 milion. Bilion. Nie? Co? Nie. Synonimy i lojki, mam to kupia. Jezu, nie wiem. Jest blisko znów? Teraz blisko, blisko znaczne? I daleko znaczne, tak? Blisko znaczne. Nie Antonimy, no nie Antonimy, chłopie. No do jednej rodziny, no to są... Zastanawiałem się niebieskie. Chyba odkryłem, powaga. Kto to jest ten mistyczny RB, który przejawia się na streamach od tylu lat? Czy chodzi o Random Bruce'a? Niestety nie. Chodzi o Random Bruce TV. Niestety po tylu latach nie dałem ci samemu rozwiązać zagadki i za ciebie ją rozwiązałem, ale blisko byłeś, więc pół punkta plusik w pamięci. Bardzo emocjonujący moment dla żółtych, bo jeżeli niebiescy nie odpowiedzą, to żółci otrzymają pulę z tego pytania i wejdą do finału. Ponieważ niebiescy poszli na pół kilo mymła. Masz szansę na gratisową podpowiedź? Niestety nie, czas minął, proszę odpowiedź. Aha. To będzie... Aha. No to będzie odpowiadał Marcin. To znaczy... Nie wiem. Odpowiedź. Podejrzewamy, że będą to wyrazy bliskoznaczne. Nie ma bata, jak to uznają, tego pobiję. Słyszysz to? Oczywiście w GTA, ale no kurde, no to niemożliwe. Jaka będzie państwa odpowiedź? Odpowiedź będzie wyrazy bliskoznaczne. Po tym jak pan powiedział, że podejrzewamy, to oczywiście jeszcze tego nie liczyłem jako odpowiedź, bo jak pan mówi podejrzewamy, że... To te... Dzięki Sterydziok za 5 lat. Witam o 7. Tego nie liczę. Gdyby pan spojrzał wtedy na żółtych, to zobaczyłby pan, że się bardzo cieszyli. Szkoda, że pan tego nie zrobił, pan powtórzył. Jaka jest odpowiedź, żółci? To są wyrazy pokrewne. Tak jest, wyrazy pokrewne. Czyli synonimy? A więc niestety niebiescy kończą grę, nie mając pieniędzy. Wyrazy na po... Tak czasami bywa. Natomiast zobaczcie na żółtych, gratulują sobie, ponieważ... Wyrazy pokrewne... Wyrazy w dwóch językach cechujące się wspólnym pochodzeniem. Co? Co to w dupę jest? Jaki jest przykład takiego wyrazu? Na przykład zielony. Co? Zielony? Bladozielony? Ciemnozielony? Co to? Wyrazy pokrewne należy odróżniać od wyrazów bliskoznacznych synonimów. A, syn. A. Szmata.
żółci wpisał tę definicję brudas. W tym momencie 7200 zł. Dopisujemy im pulę z ostatniego pytania, na które nie odpowiedzieli przeciwnicy, więc w sumie... Witam, GigaChat. Nie wiem nadal, co to są te wyrazy pokrewne. Nie mam w dupę pojęcia, kto to wymyśla. 100 100 zł. Ej, dużo. Dzięki, Jacka Shield, za 14 lat. Wyrazy pokrewne. Dom, domek. Nie, dom i domek to jest zdrobnienie od dom. Żółci mają historyczną szansę. Nie. Będą mogli spróbować pokonać domuch zgrubienie. Zobaczymy, czy im się uda. Wchodzą do gry z bardzo dobrą kwotą. 13 100 zł. Przyjechali państwo do nas bardzo daleko. Śnieg, śniegowiec. Co ty pieprzysz? Muszę państwu powiedzieć, że kiedyś mieliśmy... Posłuchaj, ja też mogę wpisać wyrazy pokrewne, skopiować z neta i wkleić. Czy ja to rozumiem wtedy? Nie. To jest pieprzone w dupę, wymyślone na potrzeby tego, żeby uwalać dzieci w podstawówce. Tyle w temacie. Koniec, kropka. Pytanie na temat państwa miasta. Pytanie nie, brzmiało... Tequila, boję się. Boję się. W województwie leży Biała Podlaska i ktoś odpowiedział, no zresztą logicznie, że w Podlaskim. Tymczasem oczywiście leży w Lubelskim. Inaczej Newka było w necie. Tak, ale pytamy oczywiście obecnie. Definicja. Powiedzcie państwo, to jest jakiś skam. Na pomysł, żeby zagrać w naszym programie? Mój mąż. Jak to było, panie Janusz? Skąd taka myśl? No interesuję się tym turniejami i tak kibicuję wiernie, na ile mi czas pozwala. Wysłałem SMS-a. A był pan w jakimś? Występował pan w jakimś wcześniej? Tak. W jakim? W 21 i 1/10. No i jak panu poszło? Co to jest 21? No... Tylko tyle, że byłem. Tak, i wiesz. No to i tak dobrze, prawda? To prawda. Dzisiaj pan już jest. Wygrał pan jak na razie. Wygrali państwo 13 100 i szansa na Loży Mistrzów, panie Januszu. Nowy film z KNA po tym. No więc tak. A jaki? Dziwimy trochę respekt przed graczami takimi, ale myślimy, że może... Dlaczego? Próbować trzeba oczywiście. Zawsze trzeba próbować. Panie Janusz, i teraz jak pan dobierał drużynę? Kosza 21, było takie coś. Po prostu z tych, którzy wyrazili chęć, no, małżonka... To nie było wyjścia, jasne. A o, ty piosenek, to nie, to nie. Może ma pan rację, bo później miałbym z tego tytułu nieprzyjemności. Ale cóż, no, takich ludzi, którzy potrafią coś i coś wiedzą, no, w określonych dziedzinach, także tak uzupełniamy się jakoś wzajemnie. Nie wiem, co to są wyrazy pokrewne Blanka, nadal. Czy pan Norby, to są wasi znajomi, przyjaciele, czy tak, też... Znajomi. Blankę znamy od dość dawna. A skąd pan Norbert? A pana Norberta z kolei ja poleciła znam. Pani Blanka. Witamy państwa, nie, finale, tak. Powodzenia. Nic nie patrzę. Co sądzą mistrzowie o drużynie żółtych po pierwszym etapie? Co możemy o nich powiedzieć? No widać, że tutaj drużyna jest bardzo dobra. Widać, że panie mają bardzo dużą wiedzę, jeśli chodzi o nauki humanistyczne. Chyba no, nie. Panowie, no, na razie trudno nam cokolwiek powiedzieć. No to jest wielka zagadka. Jak panowie? Dużo szczęścia. On powiedział panowie? W finale 10 tysięcy za chwilę wylosujemy pierwszą kategorię. Tam nawet potem pani jest kapitanem. Do licytacji i ta drużyna, która wygra licytację, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzyma pieniądze za to pytanie na swoje konto. No jak nie słuchasz? Powiedział panowie i ty nie słuchasz. No co jest? 1200 na koncie. Za chwilę wylosuję. Witamy mistrza. Cokolwiek powiedzieć wiedzę, jeśli... Bardzo dobra. Widać, że panie mają bardzo dużą wiedzę, jeśli chodzi o naukę. Dobra, widzu. Nie rozmawiam. Powiedział panie. Powiedział panie, miałeś rację. Dobra, od dzisiaj nowa zasada. Nie ma waru na tym streamie. Nie ma waru. Jak raz coś usłyszysz, to tak słyszysz już zawsze, iluj. Nie ma, nie ma, nie ma waru. Nauki humanistyczne. No panowie, no na razie... No powiedział panowie. Razem mieliśmy, razem. To my, widzu. Razem mieliśmy rację. Trudno nam cokolwiek powiedzieć, no to jest wielka zagadka. I życzymy im dużo szczęścia. Witamy mistrzów w finale 10 200 na końcu. Nasze. Za chwilę wylosuję pierwszą kategorię, potem drużyny przystąpią do licytacji i ta drużyna, która wygra licytację, Romek, będzie tak, odpowiadała Radan na tylko pytanie. Został. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzyma pieniądze za to pytanie na swoje... Jestem zadowolony. Dzisiaj sprzedałem radio i głosik, które wyniosłem ze stacji demontażu pojazdów.
swoje konto, a jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w finale i ta drużyna jak Dalton z budowy. I zarządzie w loży mistrzów w następnym programie, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Jak to wyniosłeś? Żółci gotowi? Gotowi. Już widzę bardziej zrelaksowani niż przed pierwszym etapem. Ty jesteś reaktorem, powinien być skupiony na czacie i na oglądaniu, a do tego, a z tego co widzę, oglądasz jak przez mgłę. No bo... No. Nie ma waru, nie ma waru, nie ma waru. Cieszę się, mistrzowie gotowi? Gotowi. Zaczynamy. Nie mogę, no. Ale co ja mam oglądać? Oni ciągle pieprzą silne strony swoje i słabe, no. Odpowiadam na pytania, ale poza tym to oni pieprzą. Filozofia i religie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Dobra, komu kibicujemy? Ja żółtym. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Co raz? Nie, mocarzom. Szansa dla żółtych na zwiększenie swojej przewagi. Jak mistrzą? Jak nazywała się najwyższa władza religijna i sądownicza Żydów jerozolimskich za czasów Jezusa? Możesz. Cześć, co? Co wy piszecie? Reptilianizm. Czy ja wiem? Właśnie nie. Ale chodzi o Sanhedryn. Wysoka Rada. Aha, i czyli tyle? Sanhedryn. Aj, co? Dobra, prześwietlić ją, ona za dużo wie o Rzymianach. Sprawdzić ją. 13 400. Mistrzowie mają 3500 zł mniej, 9900 na koncie. 5 pytań do końca finału. Radan jak droga malenia 18K, w ocen oby nie. No i znowu ta sama tak kategoria. Może powtórzymy, filozofia i religię. Proszę już nie o Rzymian. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej. Ale żółci mocni. Mistrzowie 300. Żółci 400. Żółci 400. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Typowy pasyw agresyw, rel. Mistrzowie. I znowu szansa dla żółtych. Trzeba powiedzieć, że dobrze im idzie. No ale oczywiście nie wiemy, czy tak będzie dalej. Jak nazywała się miejscowość, w której został wskrzeszony Łazarz? Pierdziele w dupa. Słuchajcie, może jeszcze mam podpowiedź. No tak, ale czy za 400 zł chyba warto ją wykorzystywać. A czy można kupić podpowiedź oprócz tej niewykorzystanej? Jerozolima? Zawsze można kupić, próbować kupić podpowiedź. No mimo tego, że się ma. Aha. No to chcielibyśmy kupić. Tak, super. No, przy małej puli to myślę, że może 100 zł? Taka bogata drużyna. Proszę ale państwa. Tylko 700 zł mamy w puli. No niech będzie 200. Wszystko. Skam. Dobrze. Proszę. Skam. Dziękuję. Proszę. Ja dziękuję za 300. No Jerozolima w teorii, ale zobaczymy czy będzie. Betlejem, no Nazaret, ma. Betania, Kana. Ty Nazaret może. Strzelamy tego na Nazaret? Kana? Nazaret albo Betania. Nie wiem, ja Nazaret daję. Dobra, strzelamy. Strzelajcie. Ja nie mam... Może odpowie Janusz na to pytanie. Proszę, panie Janusz. Betlejem to nie. Z pewną nieśmiałością odpowiadamy Nazaret. A myśleli państwo o... Betanii. Byłaby Betania. Betania. Dobrą odpowiedzią. 700 zł nie, przechodzi to w ogóle do nie pytania. Myślałem, że to fake nazwa, żeby zmylić. To ciekawa rozgrywka, ponieważ mistrzowie są w opałach. Moje czasy, no. 600 na koncie, nie wiem. A żółci aż 12 700, więc mistrzowie muszą tutaj Betania się serwer Stibi. Cztery kategorie do końca gry. No tak. No bo to jest serwer Stibi pewnie.
Szydowski. Geografia Polski. Jezus, to będzie trudne, to będzie trudne. Ale tu chyba łatwiej niż te filozofie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Zobaczymy, co drobnie. Rzuci 300. 400. 400 mistrzowie. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Ty, bo pula jest. To w sumie w tym momencie mistrzowie odkuli się i jeszcze na plus są. No bo to taka podstępna dziedzina. No. Proszę bardzo, geografia Polski, szansa dla mistrzów. W którym województwie leży Babiogórski Park Narodowy? Nie wiem, Świętokrzyskie. Rel? Lel? Jak w lubelskim, dupa? Babia Góra? Babia. Czy Baron? Babia, to przecież Małopolska. Małopolska. Babia, już płynę. Wlecie tam. To proszę cię. Odpowiadamy. W województwie małopolskim. Czy to jest dobra odpowiedź, Żółci? Tak, no się wydaje. Że dobra, tak? Tak. Niestety nie. Ale plama. W Śląskim. 1400 zł przechodzi do puli następnego pytania. Cały czas. Co to jest województwo? Czekaj, gdzie to jest? Mistrzowie mają. Czaj. Jak to w dupa? Katowica? To się nazywa województwo śląskie? Nie. I wtedy inne nazwy były, rel? 9200 i 1400 zł przechodzi do puli następnego pytania. Losuję kolejną kategorię, 3 do końca. Ej, co to w dupę jest? Województwo śląskie. Ty, no jest coś takiego, ale to jest kłamstwo, bo było przesunięcie granic po rozbiorach. Po rozbiorach było przesunięcie granic. Po rozbiorach było przesunięcie granic, dobrze mówię? Sztuka kulinarna. Nie, przysięgam, że nie było takiego województwa wtedy i dzisiaj też nie ma. Iluj. Rozpoczynam. A czemu? Ponieważ na czacie pisali lubelskie, małopolskie i inne, nikt nie napisał śląskiego. To znak. To znak od Boga samego. Cytację biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham. Rzuci 300. Rzuci 300. Rzuci 400. 400. 400 po raz drugi. Mam 500. Rzuci 600. 600. 700. 700. Rzuci 800. 800. 900. Ale nie chodzi mi o to, że jest na Śląsku. 1100. 1100 jest. 1200 po raz drugi i 1200. Ślązacy, no co ty piszesz? Co ty piszesz? Bimliku, dzięki za 15 lat. Ogromna szansa, 3700 w puli i naprawdę mogą państwo mieć teraz dużą przewagę. Panie gotują, rozumiem, tak? No ja w trochę, w sagankach niezbyt mocno się czuję. Mamy jeszcze podpowiedź, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak jest. Śląsk to kraina geograficzna. Jak brzmi nazwa kaszy lub mączki? To nie jest województwo. Ja to wiem na przykład. Dobra, ty. Ja pierdzielę, jak to się nazywa? Szybko. Kuskus? Kurde, ty. Ej, to jest znane. Kasza manna? Kasza kuskus, tylko że to nie wiem, że. Ale kuskus to są ziarenka. Wykorzystamy to. Wykorzystamy tą podpowiedź. Topioka? Jasne, że można. Dzięki, mamon. Bardzo. Podpowiedź kupiona w pierwszym etapie, teraz. Mammoń dał na Goliborde 5 zł, jak w tym wieku nie można nie znać województw w Polsce. Przecież każdy powinien znać, jakie są. Wstyd i żenada, nie uku.
Jakbyś żył tyle co ja, to byś tak, województwo lwowskie i tak dalej, wiesz, przesunięcie granic po drugiej RP. Niestety, ja żyję w czasach Piłsudskiego nadal. Żółci ją wykorzystają. Nie jest tak, że ja decyduję. Nie decyduję, że to wy się dobrze uzgadniacie. Ale ty też, Darek, przecież masz, ty jesteś. Nie, Darek nie może też to myśleć. Tarator, Tarchonia, Tapina, jest tapioka, no. Tapioka. Tapioka. Ej, oni myślimy, dobrze... że jest to tapioka. Ty, oni wygrają. To będzie odpowiedź. Tapioka. Jest to odpowiedź, tapioka. Żółci odpowiedzieli, że tapioka. Jeżeli to jest dobra odpowiedź, będą mieli aż 14 900 zł na koncie. Ale i co ty za kata piszesz? Drużyny mistrzów, którzy już grają po raz 10 w awanturze o kasę. Czy żółtym co ty się gadasz, ty kira serio? Bade rengeno, zły znak. Wita Państwa po przerwie reklamowej. Żółci mają na koncie 11 200 zł, mistrzowie 8 100 zł i w puli pytania jest 3700. Pytanie zadałem przed przerwą, przypomnę, brzmi ono, jak brzmi nazwa kaszy lub mączki wytwarzanej. Jak będzie tapioka, to nie wiem, czy oni nie wygrają, tak szczerze. Padła również odpowiedź, jaka padła odpowiedź, żółci, proszę? Tapioka. Żółci powiedzieli, że tapioka. Dobrze! Ty, ja nie wiem, co mistrzowie muszą zrobić, żeby wygrać. Chyba win. Ja pierdzielę. Dziesiąty raz siedzą w loży mistrzów, którzy wygrali u nas dużo pieniędzy i mistrzowie, pełna mobilizacja, macie 8100. Dorzuci dla mistrzów? Nie. Ostatnio nie chciał dorzucić. Do końca gry. Kategoria sport. Mistrzowie, żeby wygrać, proszę, muszą zrobić to, co zawsze. Mieć czwarta. Od każdej drużyny to prawda. Rzuci 300. Rzuci 300. 400. 400 mistrzowie. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Oj, taktyka mistrzów stosowana na mistrzach. Nice. No i git. Jak on dorzuci tyle, to mnie popieprzy. Chodzi o to, żeby wygrać, a nie licytować za wszelką cenę. 700 puli. W którym roku Wojciech Fortuna zdobył złoty medal olimpijski w konkursie skoków narciarskich? Skup się. Fortuna. Darek, wiesz? Coś innego, ale ja też nie wiem zupełnie, zupełnie. Nie, to nie, tak nie może być. Ja jestem Romek Zaklinacz Byków. Nie. Gdzieś w tej ja jestem reaktor. Nie patrz na niego. Nie. Mi się wydaje, że to później było. Łukaszu, no tak. Ale oni nieraz wygrali odcinek pieprzonym fartem. Jak tu wygrają fartem. Ale jak on dorzuci, to jest po prostu oszustwo. 86 było target, tak? 86 było. Lemon Stradana zabił? Nie, ile? Chwilę ja go zabiję nożem. I tarczą. 88 było, tak? To nie ma chyba 92 albo 88 albo Calgary. 84. Czas minął, panowie, proszę odpowiedź. Odpowiadamy w roku 1972. Czy to jest dobra odpowiedź, żółci? Wydaje nam się, że tak. Tak jest! 700 zł trafia na konto. Mistrzów mają w tej chwili 8400, a żółci mają 14 600 zł. I uwaga, czarna skrzynka? Ty, może być. Kategoria finale. Losuję. Ty, oni mogą przegrać. Żółci, nie, ale żółci wygrają to, no. Nie ma bata, że to przegrają, no nie, on nie dorzuci tyle, ja. Czarna skrzynka. Czarna skrzynka. Czarna skrzynia, ja się uśmiecham, bo mistrzowie mają szczęście do czarnej skrzyni. Wygrali w czarnej skrzyni dwa samochody, ogórek kiszony już tam był. Dwa razy była złotówka, raz było 10 tysięcy, raz było 5 tysięcy, także rzeczywiście mają szczęście. A co będzie dzisiaj, tego nie wiemy. Za chwilę rozpoczniemy licytację czarnej skrzyni.
Nie no, w dupę. Zauważcie tak, państwo, jest, że reaktor jądrowy, no. Na program stoi coraz dalej ode mnie. Przesuń się, proszę. Licytujemy czarną skrzynię, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Żółci 400. 400. 500. 600. 600. 700. Żółci 800. No i mistrzowie wchodzą, po co? Żółci 1000. Jest 1000. 1100. Proszę 1100. 1200. Żółci niech ich dociskają kolankiem do końca. 1400 żółci. Oni odpuszczą. Po raz drugi 1500, po raz trzeci. Ja pierdzielę, nie wierzę. Nie wierzę w to. Da się kupić z taką przewagą. Da się i tak odkupić z taką stratą, cokolwiek. Czy ty to rozumiesz? Jaki to jest skam? Ostatnio za ile kupiliście, mistrzowie? 8 tysięcy. Nie kupiliśmy, ale straciliśmy. Przeciwnicy 8... kupili za 9200, tak. Jeżeli dobrze pamiętam. No lepiej o 100 przebijać i do końca. Złotówka. No co będzie dzisiaj, zobaczymy. Czarną skrzynię otworzymy po zakończeniu gry. Nie, on dołoży, on dołoży, oszust, on dołoży. Mistrzowie muszą bardzo mocno walczyć. Jeżeli żółci pokonają mistrzów, którzy 10 raz są w naszym programie, którzy wygrali u nas mnóstwo pieniędzy, no to będzie to wielka sensacja. Czy tak jak on stanie? Dołoży, zobaczmy. To jest takie oszustwo pieprzone. Jeden na jednego. Proszę, aby teraz żółci wybrali swojego przedstawiciela do pojedynku jeden na jednego. Wybieramy Janusza. Proszę, panie Janusz. Dobra, żółci, kliknijcie to na pałę, nawet nie zadając pytania, byleby wygrać. Proszę. Kto będzie reprezentował mistrzów? Panie Januszu, do zielonego poproszę przycisku. Kto będzie reprezentował mistrzów? Wybieram sam siebie. Proszę, panie Dariuszu. A więc drużyna żółtych ma w tym momencie... Dołoży? 5K czy ile? 200 zł. Drużyna mistrzów ma 6900 zł. Do puli więcej. Tego pytania, z konta każdej drużyny pobieram po 500 zł. Ale, żeby nie było tak nie. Łatwo, dorzucam do puli 8000. 8? No nie, no chłopie, on ostatnio nie chciał 100 zł dołożyć, żeby była rywalizacja. No przecież to jest takie oszustwo, jak mistrzowie to wygrają, to pieprzy, my nie oglądamy tego iluj. Do końca życia gram w Eldena. Mam to w dupie. Mam to w dupie. Osiem tysięcy dołożył. 8000. A więc w puli tego pytania aż 9000 zł. Duża stawka. Mam więc 9000. Jakby żółty kliknął w tym momencie, to już by wygrali, no. Ale oni o tym nie wiedzą, że można zagrać brudno. Brudna gra. Puli tego pytania. Co to oznacza? Ten z panów, który wygra, zapewni swojej drużynie mistrzostwo. Wybierzmy kategorię. Brudna gra, brudna gra, brudna gra. Panie Januszu, która panu nie pasuje? Matematyka. Skreślamy matematykę. Panie Dariuszu. Literatura na świecie. Skreślamy literaturę na świecie. Pan Janusz wybiera. Geografia Polski. Nie będzie geografii Polski. Czego jeszcze nie będzie, panie Dariuszu? Polskie seriale. Nie będzie polskich seriali. Żółci, proszę, skupcie się. Rozmaitości ze świata. Nie będzie rozmaitości ze świata. Co teraz, panie Dariuszu? Ciekawostki. Nie będzie ciekawostki. A więc kategoria to polska muzyka. Tragiczna kategoria, jak się tylko da. Kto z panów wie, naciska przycisk i odpowiada. Jeżeli odpowie żółty klikaj. Wtedy wraca do swoich i ta drużyna wygrywa program. Albo uda się żółtym i oni będą mistrzami i wtedy sensacja. Nasi mistrzowie, którzy już 10 raz są z nami, skończą grę. Albo mistrzowie znowu zostaną po raz kolejny w loży mistrzów. Żółty, proszę, żółty, żółty, żółty. Spójrzmy na ekran. Co? Jak to Michał Wisielski? Ta wokalista.
pan Dariusz? Ta wokalistka nazywa się Katarzyna Kowalska. Tak jest! Nie da się. Oni mają zbyt dużego farta. Oni nie mogą przegrać. Oni nie mogą odpaść. Oni nie mogą odpaść. Nieważne, co się dzieje w programie, oni nie mogą odpaść. Syn kierownika u mistrzów. Do końca już się gram w Eldena. No i tak miałem takie plany. Którzy kończą program, mając aż 12 700 zł. Gratuluję wspaniałego wyniku i świetnej gry. To jest aż nierealne, jakiego farta mają mistrzowie. 15 400 zł. W sumie we wszystkich waszych programach. We wszystkich Demon zrobił Radana w 5 godzin. Wy byliście mistrzami. Zarobiliście 129 302 zł i 2 samochody. I bisz wszystkich czterech po programie ładuje w dupko, dlatego wygrywają. Państwa również zapraszamy do gry. Pozostaje nam jeszcze rozstrzygnięcie tajemnicy czarnej skrzyni. Ja już chciałem się żegnać z widzami, podawać numer SMS. Nie. Do zgłoszeń, a jeszcze z tych emocji. Ale w tym odcinku bardzo dużo wygrali, a jeszcze skrzynka. Czarna skrzynia została kupiona za. Jak tam jeszcze auto będzie. Jakie, jeszcze auto im tam dajcie. Jeszcze auto. Otwórzmy ją. Chłopka z czarnej skrzyni widzę. Kopertę. Nie ciemność, nie, kopertę. Widzu, kopertę. Nie przejmuj się, boli mnie też, tak jak ciebie, że żółci odpadli. Nie dziwię się. W kopercie byłoby ciężko. Mam kopertę. To jest po prostu oszustwo. Samochód! Nie, no nie. Jeszcze. Samochód, daj jeszcze. Budynek, ma. Pałac Kultury. Masz jeszcze Trump Tower. Masz jeszcze. Wyspy w dupę dziewicze! Masz jeszcze coś! Popieprzy mnie zaraz tymi mistrzami! Jezus Maria, za dużo! Proszę państwa, to już trzeci samochód! Nie no, to nawet nie chodzi o to, ja kibicowałem zawsze mistrzom, jak byli OP, ale oni na takim farcie lecą, że to jest luj, no nie da się im kibicować! Państwa również zapraszam do gry. Przyjeżdżajcie do nas, wygrywajcie. Kapitan jest synem Ibisza. Wcześniej jednak trzeba wysłać SMS pod numer 7643, treści wpisując imię i nazwisko. Awantura o kasę czeka. Machoń, to jest jakiś fajor, no. Dziękuję bardzo. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek.